Dzisiejsze spotkanie poświęcimy panu Jackowi Bartkowskiemu, który jest szefem koszalińskiego sztabu WOŚP i harcmistrzem Chówca Koszalińskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To jest tak, sprostowanie. Bywam szefem sztabu, bo sztab funkcjonuje od momentu powołania. To się dzieje gdzieś tam w okolicach połowy listopada. Do momentu rozliczenia sztabu przez fundację, co się dzieje gdzieś tak powiedzmy sobie w okolicach końca lutego, początku marca, gdy my się rozliczamy z fundacją dokumentami i protokołami z zebranych środków i z dokonanych wpłat. No i na tym się kończy rumakowanie, czyli szefowanie sztabem. Natomiast skarżam jestem obecnie pełnię funkcji komendanta chówca ZHP Koszalin, chówca ziemi koszalińskiego. Tak to wygląda. Super. Ile lat związany jest pan z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Znaczy, to już nawet najstarsi góral nie pamiętają, natomiast ktoś kiedyś mnie pytał, że Krzysiek Pluga w radiu, taki wywiad mieliśmy przed finałem. Nie wiem, gdzieś piąty finał, czwarty, to po prostu tego się nie pamięta, no bo to tak idzie z roku na rok i w pewnym momencie człowiek się budzi i mówi, o choroba, to już tyle czasu minęło, co nie? Jasne. Tak, jakoś, tak po prostu nas wychowano w harcerstwie i w młodości, za tym niesłusznym poprzednim systemie, że jest taka potrzeba, żeby coś dla innych zrobić, jeżeli można i tak się robi po prostu, no bo tak mu się czuje potrzebę wewnętrzną. Szkoda, że te młode pokolenie tak mniej takie potrzeby czuje, chociaż odnoszę wrażenie, że coraz więcej młodzieży przychodzi i chce coś z potrzeby serca, no, drugiemu Polakowi coś zrobić dobrze. Jasne, to jest takie nawiązanie bezpośrednie do naszego drugiego pytania. Czy według pana młodzież chętnie udziela się w akcjach wolontariackich? Jeszcze raz. Czy według pana młodzież chętnie udziela się w akcjach wolontariackich? To jest tak, no nie jest to prosta odpowiedź na to pytanie, ponieważ no ludzie przychodzą do nas, znaczy do nas mówię, mówiąc poprzez słowo do nas, mówię o wszystkich akcjach jakichś takich charytatywnych, gdzie ludzie pracują za dziękuję za Bóg, za opłatę się za w tej chwili wolontariat, jeszcze nazywał się pracę społeczną. Z różnych powodów przychodzą, bo jedni przychodzą, bo chcą coś pomóc, jedni przychodzą, bo chcą być widoczni, znani i tak dalej. Natomiast jest taka grupa, która też przychodzi i pyta się przeważnie z gimnazjów, ile punktów ma za to, czy jest podstawówek, co nie. Ja nie patrzę na to, bo wiem, że różne szkoły do tego różnie podchodzą. Natomiast trend jest generalnie taki, że coraz więcej młodych ludzi przychodzi i szuka, nie wiem, czy spełnienia się, czy samorealizacji w tego typu rzeczach, bo ja również pracuję w szkole, co prawda w administracji, natomiast mam kontakt z młodzieżą w szkole ponadgimnazjalnej na Ochrągło i no wiem, że ta młodzież coś chce robić, bo i przy akcji Podziel się posiłkiem też funkcjonujemy i tutaj i z chówcem, i z moją szkołą, i w paru innych rzeczach. I odnoszę wrażenie, że młodzież obecnie coś chce zrobić. Może nie wszyscy, może nie jest to jakiś taki owczy pęd, że wszyscy i gremialni, natomiast zauważa się taki trend, że młodzież chce coś drugiemu zrobić. Jest pan harcmistrzem koszańskiego chówca, co również oznacza, że opiekuje się pan ogromną ilością młodzieży. Jakie działania prowadzą pana podopieczni, aby promować wolontariat? I czy młodzież czasem chce pomagać innym swoim kosztem, tak jak tutaj mówił pan o młodzieży? Znaczy, samo założenie harcerstwa to jest służba dla innych, bo w tym najmłodszym pionie wzucha to jest wychowanie przez zabawę. Natomiast już w harcerzach, harcerzach starszych i dalej w wyższych pionach już jest idea służby, czyli pracy dla innych. Praca nad sobą, samokształcenie i takie inne rzeczy. Natomiast generalnie jest to służba szeroko rozumiana, czyli że nie mam z tego efektu konkretnego, bo efekt jakiś tam będzie, bo to jest i aspekt samowychowania. Natomiast chcę służyć, czyli pomóc zrobić coś drugiemu człowiekowi, drugiemu bliźniemu, zresztą jest zapisane w prawie harcerskim, w zasadach funkcjonowania harcerstwa, że harcerz służy, pomaga, to się przewija przez wiele, wiele punktów prawa i przez zasady funkcjonowania tej organizacji. Jasne. Czy według pana warto udzielać się w akcjach wolontariackich? Myślę, że na pewno warto, bo
Ja patrzę na to z innego punktu widzenia. Ja patrzę z punktu widzenia, powiedzmy sobie, moich iluś tam lat, dziesiątek lat pracy, bo w harcerstwie jestem od klasy siódmej szkoły podstawowej. No niekoniecznie od tego okresu pełniłem różne funkcje. No byłem zastępową, to jest taka mała, drobna funkcja. Natomiast od momentu, kiedy zacząłem pracować, no, funkcjonować w organizacji, różne funkcje pełniłem i od tego momentu się odnoszę. Myślę, że warto, że jest to potrzeba tego typu wewnętrzna każdego człowieka, nawet ci, którzy sceptycznie na to patrzą, czy stoją z boku, czasami po tym jakiegoś impulsu, nie wiem, może własnych przeżyć, bo no, nigdy nie wiadomo, akurat odnoszą się do orkiestry, czy moje dziecko, czy powiedzmy jakiś młody człowiek, czy powiedzmy w średnim wieku, powie, czy moje dziecko nie będzie potrzebowało, nie skorzysta ze sprzętu, który jest zgromadzony w szpitalach, w placówkach służby zdrowia, bo jeśli się wejdzie się na oddział dziecięce, czy gdziekolwiek indziej, to jest masa sprzętu z serduszkiem fundacji. To jest sprzęt, który my sami tu, ci drobni działacze, drobni zbieracze, każdy dał powiedzmy parę groszy, nawet ten, co wrzucił tam grosz do puszki, to już jest jego wkład w to. I myślę, że zresztą tak się mówi, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy potrafi skupić ludzi o różnych polaryzacjach, o różnych poglądach. I po prostu i z lewa, i z prawa, i z środka. Jest taki ewenement w skali świata, bo ja nie mówię, że jest to koniecznie zasługa Jurka Owsiaka, bo Jurek tylko kieruje tym, czy powiedzmy sobie, ja, no tam moja mała rola, organizujemy to wszystko, natomiast najważniejsze są ci, którzy zbierają i ci, którzy tych puszek wrzucają. Że taka akcja, taki cel, no potrafi skupić tak spolaryzowane środowiska od lewej strony, nawet sceny politycznej, już tak mówiąc, do prawej. Ci ludzie, jakby to powiedzieć, chowają swoje punkty widzenia i no, włączają się w to. Czują potrzebę, żeby pod tym sztandarem, pod tym hasłem być w tym momencie, w tym dniu, mówię jako to orkiestrze, razem i coś zrobić. Bo jest z tego namacalny efekt, to jest widoczne po prostu. Jasne. I ostatnie pytanie. Co Pana motywuje do dalszej działalności na rzecz zarówno Chówca, jak i Bośpu? To znaczy, ja już jestem, jakby to powiedzieć, zasłużony wiekowy. Mam trochę wolnego czasu, to jest raz. Spodziewam go no, mniej niż bym chciał, no, ale jeszcze mam trochę wolnego i chcę go no, poświęcić, żeby powiedzmy, pomóc innym. No, ja może tak brzmi górnolotnie pomóc innym, no, ale mówię, taka jest we mnie wewnętrzna potrzeba. Natomiast myślę, że może kiedyś będę musiał skorzystać może nie z tego sprzętu, który tam ma serduszko, ale z innego sprzętu, który powiedzmy został kupiony dzięki temu, że fundacja akurat dała na inny sprzęt i zostały jakieś luźne pieniążki w jakiejś placówce służby zdrowia i może ono mnie kiedyś uratuje życie, natomiast uważam, że no, dlaczego chcę, no, no bo chcę, no, tak, no taki kaprys po prostu i tak mnie wychowano. Super, bardzo Panu dziękuję.